Dwudziesty pierwszy. zero szósty. Wyczekujcie. Dzięki za wsparcie. No i tak to się zakończyło. My im odpowiedzieliśmy, że jasne, że nie. O trzeciej zadzwoniły do nas dziewczyny i zapytały się, czy śpimy. Położyliśmy się i zasnęliśmy. Nie chcieliśmy im mówić, że jesteśmy śpiący. O dwudziestej czwartej powiedzieliśmy, że idziemy do siebie. Śmialiśmy się i dobrze bawiliśmy. Pięć godzin później zjedliśmy kolację i poszliśmy do pokoju koleżanek. Jednak nie byliśmy głodni, więc poszliśmy do pokojów. Pani nam zasugerowała, abyśmy coś zjedli. Zatrzymaliśmy się pod hotelem i weszliśmy do środka. Pewnego dnia pojechałem z klasą na wycieczkę szkolną.